Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na informacje dnia. Mateusz Szczurek jako minister finansów w rządzie PO-PSL nie widział podstaw do przeprowadzenia zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z wyłudzeniami VAT. Takie informacje wypływają z pisma wysokich rangą urzędników Ministerstwa Finansów z 4 marca 2015 roku. Pismo dyrektora Departamentu Podatków od Towarów i Usług w resorcie finansów do ówczesnego wiceministra finansów Jarosława Nenemana nie pozostawia złudzeń. Mateusz Szczurek jako minister finansów nie widział podstaw do przeprowadzenia zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z wyłudzeniami VAT. Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego bieżącego roku projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji ministra finansów pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. To fragment ujawnionej przez media notatki. Dokument datowany jest na dzień 4 marca 2015 roku. Prawda jest taka, że taka ambiwalentność rządu w tej sprawie doprowadziła do setek miliardów strat. W związku z tym komisja będzie miała jeszcze trochę pracy przed sobą. No, to są następne dowody uprawdopodobniające tezę, że mieliśmy teoretyczne państwo. No, znamy już jako komisja do spraw wyłudzeń parę sytuacji niekorzystnych dla tamtego rządu, które zostaną ocenione zapewne przez Trybunał Stanu. Platforma Obywatelska nie ma jednak w tej sprawie sobie nic do zarzucenia, twierdząc, że skutecznie walczyła z mafiami VAT-owskimi. Ujawniona notatka to próba odwrócenia uwagi od afery taśmowej z udziałem premiera Morawieckiego, twierdzi poseł Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej. Mafie złomiarskie zostały rozbite, jednolity plik kontrolny wprowadzony i system został uszczelniony. Także to, że teraz jest nieco wyższa ściągalność VAT-u niż pod koniec naszych rządów, wynika z dobrych rozwiązań prawnych przygotowywanych w Ministerstwie Finansów. Jest duży kryzys wizerunkowy premiera Morawieckiego. Okazało się, że był nagrany w restauracji i okazało się, że spośród tych wszystkich nagrań to nagranie może mieć charakter najbardziej obciążający. Na zarzuty Platformy Obywatelskiej szybko odpowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Mamy konkretny dowód, że rząd PO-PSL podjął decyzję, żeby nie ścigać VAT-owskich mafii, mówi szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT Marcin Horała. To potwierdza, że był za poprzednich rządów parasol ochronny nad mafiami VAT-owskimi, nad wyłudzeniami. To również pokazuje drugie dno, czy wrzuca nowe światło na szereg ataków na obecny rząd, który ten system uszczelnia, który te miliardy zabrał z kieszeni mafii VAT-owskich, a różni politycy w Polsce zdają się występować w ich interesie. Ujawniona notatka to przełomowy dokument, wskazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Pokazuje ona, że brak działań w sprawie mafii VAT-owskich był celowym działaniem. Ten sygnał wynikający z tej korespondencji, z tej notatki jasno pokazuje, że nie było woli, pomimo świadomości, nie było woli ścigania mafii VAT-owskiej. Coś nieprawdopodobnego, to jest nie do przecenienia informacja, która się dzisiaj ukazała. Mam nadzieję, że komisja będzie ją dogłębnie badała, łącznie z tym, z czego wynikała ta decyzja i z czego wynikała decyzja ministra Szczurka, czy to była decyzja też premiera, czy wyłącznie pana ministra. Szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT Marcin Horała podkreśla, że po ujawnieniu dokumentu przed komisją jak najszybciej powinni stanąć Mateusz Szczurek oraz autor notatki Jarosław Neneman. Jednym z kluczowych świadków będzie także były minister finansów Jan Wincent Rostowski. Jego przesłuchanie odbędzie się prawdopodobnie 12 października. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wynagrodzeniach pracowników medycznych. Na podwyżki mogą liczyć już nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale również rejestratorki, sekretarki medyczne i salowe. Na tę decyzję pracownicy medyczni czekali od roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawody medyczne. Dotychczas przepisy określały wynagrodzenie m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i diagnostów. O wyższe płace oraz o objęcie ustawą innych grup apelowały związki zawodowe. Teraz regulacja będzie dotyczyć także tych pracowników, którzy nie wykonują zawodów medycznych, ale biorą udział w procedurach medycznych.
To między innymi rejestratorki, sekretarki medyczne i salowe, sanitariusze, fizycy medyczni, technicy i opiekuni. Takich pracowników jest w Polsce około 35 tysięcy. Rząd planuje nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Niektóre sklepy wykorzystywały luki w ustawie i prowadziły sprzedaż wbrew obowiązującym przepisom. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę obowiązuje od marca tego roku. Zakazem sprzedaży objęte są niemal wszystkie sklepy. Wyjątek stanowią m.in. te, za ladą których stanie właściciel, a także placówki pocztowe. Część przedsiębiorców nadinterpretowuje jednak prawo i prowadzi sprzedaż w niedzielę, choć nie spełnia określonych warunków. Mówimy tu o tym wykorzystywaniu przepisu związanego z placówkami pocztowymi, a więc to, że Żabka dzisiaj jest prawie jak placówka pocztowa traktowana. Dlatego też rząd planuje nowelizację ustawy. Tam musi być też jasno powiedziane, że to musi być przeważająca działalność pocztowa. Działalność pocztową prowadzi Poczta Polska i wszystkie pozostałe próby, jest to nadinterpretacja przepisów. Przedsiębiorcy zwracają jednak uwagę, że Żabka to sklep franczyzowy, a więc sprzedaż w niedzielę zgodnie z przepisami prowadzi właściciel. Według minister Elżbiety Rafalskiej w tej sprawie pojawiają się wątpliwości, które trzeba rozwiać. Jednocześnie o nowelizację apeluje Solidarność. Chce, by sklepy były zamknięte już od soboty od godziny 22. Jak zaznaczyła minister Rafalska, ten pomysł nie zostanie zapisany w nowelizacji ustawy. Wraca sprawa afery taśmowej z 2014 roku, jednak tym razem jej bohaterem nie są politycy Platformy Obywatelskiej, ale ówczesny szef jednego z banków, a obecnie premier Mateusz Morawiecki. Portal Onet.pl opublikował nagranie z afery taśmowej. Słychać na nim premiera Mateusza Morawieckiego, wówczas szefa jednego z banków. Wyciąganie tego, że z kimś rozmawiał w przeszłości na temat sytuacji bankowej w tym czy innym kraju, no to były normalne, powszednie, jak sądzę, rozmowy. Choć momentami wulgarne, to jednak nie wskazywały na jakiekolwiek nielegalne działania ze strony Morawieckiego. Tam nie było żadnych spraw groźnych dla państwa, szkodliwych dla państwa polskiego. Tam nie było mowy o żadnych działaniach, które mogłyby mieć charakter przestępczy, czy nie było mowy o żadnych, jak to się mówi, przekrętach. Opozycja twierdzi inaczej. Choć same nagrania rzeczywiście nie zawierały kompromitujących wypowiedzi obecnego premiera, to jednak w artykule znalazły się również zeznania kelnerów, którzy nagrywali polityków w warszawskich restauracjach. Te informacje, które kelnerzy przedstawiają w prokuraturze, zeznali pod przysięgą w czasie, kiedy akurat Morawiecki nie był politykiem PiS-u. Oni zeznają, że Morawiecki miał mówić o przepisywaniu majątku na słupy. Jeśli chodzi o aferę taśmową, to jest prawdziwa afera. Rzecz w tym, że jak na razie żadnej takiej taśmy nie ma. Nie znamy wszystkich całokształtu, przynajmniej ja nie znam całokształtu tych rozmów, więc trudno do pozostałych kwestii się w sposób szczególny odnosić. Pada więc pytanie, dlaczego te taśmy, znane przecież od kilku lat, ponownie są odgrzewane, a dodatkowo przypisuje się do nich zeznania kelnerów, które mogą być fałszywe. W tych dniach rusza komisja VAT-owska, która ma zbadać różnego rodzaju mechanizmy, które doprowadziły do wyłudzania VAT-u, do rozprzestrzeniania się także mafii paliwowej. Ten proceder ukrócił m.in. właśnie premier Mateusz Morawiecki. Prowadzona obecnie przeciwko niemu kampania może być zemstą. Takie komunikaty płyną ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Powód może być jednak inny i nieco prostszy. Już za prawie 2 tygodnie wybory samorządowe. Nic tak nie rozprasza wyborców jak uderzenie w lidera. Premier Mateusz Morawiecki kilka lat temu był prezesem jednego z banków oraz członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. Stąd też jego obecność na nagraniach z afery podsłuchowej. Rozmowy były nagrywane od 2013 do 2014 roku. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje przedwyborczy objazd po Polsce. Na konwencji Zjednoczonej Prawicy w Inowrocławiu gościła wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło.
To będą bardzo ważne wybory, bo dotyczą naszych codziennych spraw, podkreślała podczas konwencji wyborczej Zjednoczonej Prawicy w Inowrocławiu wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło. Możemy wybrać tych, którzy postawią tylko i wyłącznie na pielęgnowanie dotychczasowych układów, własnych interesów. Nie będą zainteresowani współpracą, rozmowami, spotykaniem się z mieszkańcami, będą koncentrowali się na swojej polityce, a możemy postawić na ludzi, którzy rozumieją, że powierzenie im mandatu prezydenta, radnego, to jest oddanie państwa spraw w ich ręce na te kolejne lata. W Polsce, jak mówiła Beata Szydło, jest ogromna szansa, aby postawić na rozwój. Trzeba jednak wybierać tych, którzy dotrzymają słowa. Rząd potrzebuje partnera. Nie ma dobrego rozwoju Polski bez rządu i bez samorządu. Do tego potrzeba jednak wspólnoty i dialogu. Polska zasługuje na to, by ta dobra zmiana, która od 3 lat jest wprowadzana w Polsce, zatoczyła koło, by zeszła niżej, by zeszła do samorządów, by przestały już istnieć lokalne kliki, układy i układziki. Dajmy szansę młodym, dajmy szansę tym, którzy mają otwarte głowy. PiS w trakcie kampanii samorządowej przypomina Polakom swój program i spełnione wyborcze obietnice. Dobry program, który krok po kroku ku budowaniu też wiarygodności, bo bardzo ważna jest wiarygodność. Potwierdzają ją spełnione wyborcze obietnice m.in. w postaci programów społecznych i socjalnych. PiS ma także program dla poszczególnych miast i regionów. Wczoraj swój plan gruntownych zmian w Inowrocławiu przedstawił kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta tego miasta Ireneusz Stachowiak. Inowrocław potrzebuje wiatru. Wiatru, który doprowadzi nas do takiego momentu. Wiatru zmiany. Wind of change. Taki wiatr doda nam energii, siły i pozwoli nam wygrać te wybory i zbudować Inowrocław nowych możliwości. Te możliwości rozwoju ma dać m.in. modernizacja dróg krajowych 15 i 25, czy też zbudowanie 1000 nowych miejsc parkingowych na inowrocławskich osiedlach. Szansą na rozwój ma być także utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego, czy poprawienie czystości miasta oraz bezpieczeństwa. W Brukseli trwa szczyt szefów obrony państw NATO. Rozmowy dotyczą wydatków na obronność oraz zagrożenia ze strony Rosji. Ministrowie omówią także zagrożenia nuklearne, cybernetyczne i hybrydowe. Do kwatery głównej sojuszu w Brukseli przyjechali wczoraj szefowie obrony wszystkich państw członkowskich. Polskę reprezentuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nieszczęśliwie dla kontynentu, nieszczęśliwie dla świata jest o czym rozmawiać. Mamy przygaszoną wojnę na Ukrainie, gorącą wojnę w Syrii, problemy związane z nierozwiązanym kryzysem uchodźczym. To także kwestia systemu rakiet manewrujących, które mają stanowić uzbrojenie rakiet Iskander. NATO uważa to za złamanie umów międzynarodowych, a amerykańska ambasador przy sojuszu zagroziła nawet zniszczeniem tych pocisków. Kolejny problem to wzmożona, agresywna aktywność Rosji na Morzu Azowskim. Przed szczytem NATO Jens Stoltenberg zapewnił o wsparciu dla Ukrainy. Wszyscy sojusznicy NATO stoją solidarnie po stronie Ukrainy. Wyrażamy silne wsparcie dla Ukrainy, jej suwerenności i integralności terytorialnej. Nie uznamy nielegalnej aneksji Krymu i będziemy nadal dostarczać Ukrainie politycznego i praktycznego wsparcia. Szef NATO podkreślał, że Rosja na Morzu Azowskim uderza w stabilność Ukrainy. Niepokój budzi też coraz większe zainteresowanie Rosji obszarami Arktyki. Rosja wzmacnia swoje zdolności militarne, zwłaszcza na Półwyspie Kola, dlatego też od 4 lat zwracamy uwagę na to, na strategiczne wyzwania na północnym Atlantyku i odnieśliśmy w tym sukces. W związku z zagrożeniem ze strony Rosji w przyszłym roku do Norwegii zostanie wysłanych 800 brytyjskich żołnierzy. Planowana jest też stała baza. Ważnym tematem podejmowanym w Brukseli są także wydatki na obronność.
W ubiegłym roku Kanada oraz europejscy sojusznicy zwiększyli wydatki na obronność w sumie o 5,2%. To największy taki wzrost od 25 lat. W ostatnich dwóch latach te same kraje wydały w sumie na obronność 41 miliardów dolarów. W 2014 i 2016 roku na szczytach NATO kraje członkowskie zdecydowały się przeznaczać na obronność co najmniej 2% PKB. Obecnie zaledwie kilka krajów wywiązuje się z porozumienia, a do końca roku próg ten ma spełniać 8 spośród 29 państw NATO. Co bardzo mocno akcentowane jest przez prezydenta Trumpa, który zarzuca wielu krajom członkowskim zbyt słabe dokładanie się do wspólnego koszyka, a przed sojuszem stoją dość istotne kwestie, chociażby realna polityka odstraszania i obrony. Politycy będą też dyskutować na temat planowanych na koniec października największych od lat manewrów NATO pod nazwą Trident Juncture. Premier Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Szef polskiego rządu spotka się tam z szefami największych amerykańskich firm. Weźmie także udział w konferencji promującej polski biznes i odwiedzi nowojorską giełdę. Pierwszym punktem pobytu polskiego premiera w Stanach Zjednoczonych będzie wizyta na Wall Street. Mateusz Morawiecki spotka się tam z prezes nowojorskiej giełdy, a następnie uruchomi dzwonek inaugurujący sesję. Szef rządu odwiedzi także Grand Zero, gdzie złoży wieniec pod pomnikiem ofiar ataku terrorystycznego na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Premier będzie także głównym gościem Dnia Polskiego Biznesu w Nowym Jorku z udziałem polskich i amerykańskich przedsiębiorców. W swoim wystąpieniu będzie zachęcał do inwestowania w naszym kraju oraz mówił o sukcesie gospodarczym Polski. Ostatni punkt wizyty w Nowym Jorku to spotkanie An Evening on Conversation. Premier Mateusz Morawiecki będzie tam mówił o polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej. I to już wszystkie informacje. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. Dziś na wschodzie i na zachodzie Europy pogodnie. Nad pozostałym obszarem dużo chmur, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Nad północną Rosją silny wiatr. I tam też najchłodniej 9 stopni, a najcieplej w Rzymie 30. A teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotny deszcz możliwy na Warmii i Mazurach oraz w Szczecinie. Temperatura maksymalna od 11 stopni w Rzeszowie do 14 we Wrocławiu. Wieje umiarkowany i słaby wiatr z zachodnich kierunków. Ciśnienie się waha. Barometry wskazują 1024 hektopaskale. Na teraz to już wszystko. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Do zobaczenia.